już miałem wtedy już te rok, dwa, trzy lata. Miałem. Na szczodła. Ale wysoki pod sufit. Wysoki. Tak jakby diabeł. Idziemy do Zamościa z innymi dziećmi. Ty nie masz nazwiska, jak to wygląda. Trzeba mieć nazwisko. Tam dają nazwisko. Bo nie miałem ani nazwiska, ani imienia swego. Bez imienia. A bez imienia. Wypełniamy formularz numer 15. Zaczynamy. Nazwisko. Nieznane. Imię. Nieznane. Nazwisko ojca nieznane. Nazwisko matki nieznane. Krewni nieznani, stosunki rodzinne nieznane, data urodzenia nieznana, miejsce urodzenia nieznane. A kim ty jesteś w ogóle? Samotny biały żagiel. Dzień dobry Państwu. Moi drodzy, jak co roku, tak i tym razem będziecie mieli możliwość spędzenia świąt Bożego Narodzenia wśród rodzin, które wyraziły chęć zaopiekowania się Wami.
Witulec. Widula, no nie wiem. Chyba biedni. Tak, tak. Dzieciństwo biedne. Kim ja właściwie jestem? No, a dla kogo ten piąty talerz? Nie słyszałeś, że Wigilię stawia się jedno miejsce wolne? A teraz połamiemy się opłatkiem. Życzę ci przede wszystkim, żebyś odnalazł twoją matuś. W dowodzie osobistym to jest napisane skrzywienie kręgosłupa. Oto. Bo miałem gardło, wszystko, upadek. Na kartofle upadłem właśnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Ojcze Przeorze. Na wieki wieków. Sympatyczne dziecko. Tęskni za matką. Mnie starszą sobie upodoba. Jako wychowawczyni. Bo ja mam dwoje własnych dzieci, bo już mi zginął w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. No, drogę, wyjdziesz tam, którego chcesz, no. O, takiego ślicznego masz, króliczka, zobacz. Patrz, jaki piękny, no pogłaszcz go. No, spróbuj pogłaszcz. Pięknie, o tak, to jest twój teraz, wiesz? Nigdy nie wyzdrowiesz, jeżeli nie będziesz tego robił. Czy nie wystarczy cierpienie, które on sam sobie zadaje? Pancerz powinien mieć zamek, a klucz powinien nosić przy sobie. Ale bez jego udziału nigdy go nie wyleczymy. Pójdzie na kuchnię ogólną. O, barak. W baraku. A tam dużo było jeszcze w tym. I dzieci młodzieży, i ojców, i kobiet.